umowy, dlatego organizatorzy powołali, powołali jury w składzie pani Iwona Sokołek i pan Alois Sokołek, których z tego miejsca chciałam również bardzo serdecznie powitać na naszej dzisiejszej imprezie. Bardzo dobry jury, drodzy państwo, ale mam nadzieję, że wirtuozi harmoniki ustnej, czyli naszej penasimu bremzi, będą dawali z siebie wszystko na tym naszym dzisiejszym bremzowaniu. Dodam jeszcze, że organizatorami dzisiejszego spotkania są Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Płuc. Drodzy państwo, swego czasu mieszkańcy Gnieżdżewa zapraszali tutaj, do tej miejscowości, z rozmaitych stron grających ludzi na beleci. Pamiętajmy o tym, że ta bremza jest dzisiaj tą główną bohaterką tego spotkania. Dzień dobry państwu. Naprawdę zaszczytem jest w tych progach witać tak zacnych gości, którzy wspólnie jednoczą się wokół tematu bremzowania. Więc myślę, że dla nas temat ten oczywiście jest bardzo swojski i właściwie należałoby powiedzieć, kto z nas nie grał w dzieciństwie na harmonijce ustnej. Zapewne wszyscy, aczkolwiek może się zdarzyć, że ktoś nie grał. Niemniej jednak ta emocja kontaktu z tym instrumentem była zawsze żywa i bogata na miarę przeżyć z dzieciństwa.
Warmowa i pana sołtysa chciałam też zaprosić. Pan sołtys również przekaże kubek. Taki charakterystyczny kubek dla Gnieżdżewian, czyli figle gnieżdżewskich górów, żeby ta kawa zawsze panu smakowała w tym kubku. Zapraszam pana. Panie Zbyszku, zapraszam bardzo serdecznie. Pan Zbyszek przyjechał do nas aż z Gdańska. No przebywacie państwo. Będę się uczył naprawdę na następne to co najmniej 10 kaszubskich piosenek.
polonez mi się przy. Może być? Nie ma. Bo inaczej by nie dał rady, nie? Ale on,
Wierciłe pędły. Thank you.
Hele bude buta. Więcej to samo.